Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Tomasz Sekielski, to jest Sekielski Online. Dziś ciężki temat, ale ciekawi goście. Łowcy pedofilów z grupy Strażnicy Dziecięcych Snów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Lili i Krzysiek. Najpierw wyjaśnijmy, dlaczego jesteście zamaskowani. Dlaczego jesteśmy zamaskowani? Przede wszystkim dlatego, że podczas działania jesteśmy rozpoznawani, prawda? I przy takim zatrzymaniu, jeżeli pan rozpozna nasze twarze, nie podejdzie do danej osoby i ucieknie po prostu. A czy boicie się też o siebie po prostu? Tak, też dla własnego bezpieczeństwa. Też normalnie mamy rodziny, dzieci, także no wiadomo, też nie wiadomo nigdy na kogo trafimy, gdy pojedziemy po takiego pedofila, więc też dla własnego bezpieczeństwa również. Jesteście z dwóch różnych miejsc w Polsce. Lili jest z Wielkopolski, Krzysiek jest z Podkarpacia. Nie będziemy mówić dokładnie skąd, też ze względu na wasze bezpieczeństwo i waszych rodzin. Jak to się stało, że w ogóle zaczęliście współpracować? Jak to się stało? 14 lutego zostałem poproszony przez kolegę, który już był w takiej grupie, miał działania na Podkarpaciu i poprosił mnie po prostu, żebym z nim pojechał, pokazał mu ten teren, prawda, bo nie znał, żeby nie błądzić. No i tak się zaczęła moja przygoda. No, jakoś zafascynowało mnie to, że można pomóc komuś, prawda. I tak to się rozpoczęło do dnia dzisiejszego. A ja po prostu oglądałam filmiki różnych grup. I tak w lipiec, sierpień napisałam do grupy Strażnicy Dziecięcych Snów. W sierpniu robili akurat, szukali wabików i łowców, także się do mnie odezwali i od tego czasu współpracujemy. No, ile osób działa w tej grupie? W tej grupie na dzień dzisiejszy jest 5 osób. 5 osób jest wystarczająco. No, te koszty, które ponosimy, jest tak. 5 do 6 osób jest wystarczająco, większa grupa nie ma sensu, bo nie damy rady nawet objechać całej Polski. Bo działacie na terenie całej Polski, tak? Tak, tak. To jak wygląda ta wasza praca? Nie, bo to robicie po godzinach, jak rozumiem, to nie tak, jest oczywiście. Pełnoetatowe działanie, tylko macie swoje jakieś zawodowe zajęcia rozmaite, a po godzinach łapiecie przestępców, czy próbujecie łapać przestępców. Pedofilów. Jak wygląda takie działanie? Jak to wygląda? To jest tak, jak tu koleżanka może powiedzieć, wabik zaczyna pisać. Wabik ktoś, kto udaje dziecko. Tak, osoba udająca dziecko w wieku poniżej 15 roku życia zaczyna pisać z taką osobą dopiero wtedy, gdy ta osoba zaczepi, prawda? Nie robimy prowokacji, tak jak niektórzy ludzie mówią, że taki łowca tylko prowokuje, żeby złapać, prawda? Nie. Nigdy w życiu żeśmy nie sprowokowali nikogo. Czekamy na ten moment, gdy ta osoba o skłonnościach seksualnych odezwie się i zaczepi pierwsze dziecko. No dobrze, ale jak ten ktoś ma złapać ten wabik, czy też, nie wiem, to jest, no jak to wygląda właśnie, no, że w jaki sposób zaczepia? Czy wy macie, rozumiem, jakieś tam media społecznościowe, tak? Tak, mamy. Takie fałszywe, udające na przykład konto jakiegoś dziecka. Tak, i w ten sposób ci pedofile docierają do dzieci? Tak. Czy też są, nie wiem, specjalne czaty, fora internetowe? Czy czaty, jeżeli chodzi o czaty, oni są wszędzie. Od gadu-gadu, Facebooka. No wszystkie portale, gdzie tylko można coś napisać. Teraz ostatnimi czasy nawet modne się to stało wśród nich, że zaczepiają dzieci na grach. Gry, które mają komunikatory. Komunikatory. Tak, i to jest najgorsze do wyśledzenia. No dobrze, Lili, no powiedzmy, że ty masz jakiś stworzony swój profil dziecka. I jak to wygląda w praktyce? Zaczyna się ktoś do ciebie odzywać? Tak, odzywa się, piszemy, zwykła konwersacja, bo kilkukrotnie piszę na przykład, że tam mam 10, 12, 13, 14 lat. No i panowie się nie przejmują tym, ile dziecko ma lat i po prostu piszą,
No ale co piszą grubsze właśnie? Sprawy. No, różni chcą być sugar daddy, czyli tak zwany słodki tata, płacić dziecku za różne czynności seksualne. Ale rozumiem, że na początku zaczyna się to w jakiś delikatny sposób. To nie jest tak, że od razu tak, w pierwszej informacji po prostu, o seksie. Gdzie pracuje mama, gdzie pracuje tata. Robią sobie grunt, żeby sprawdzić, jak to wygląda w domu. Czy dziecko ma pieniądze, czy nie ma pieniędzy. No, jak się dziecku nie przelewa, czy coś w tym rodzaju, no to wtedy proponują różne pieniądze, żeby tylko dziecko zwabić, bo wiadomo, że dziecko na pieniążki pójdzie. Żeby dziecko zwabić, proponują za różne czynności seksualne określone kwoty. I po jakimś czasie proponują spotkanie z tym dzieckiem. Ale czy to jest tak, że oni, nie wiem, na początku zaczynają wysyłać jakieś zdjęcia, czy tylko, nie wiem, może wysyłają najpierw prezenty? Zdarzają się tacy, którzy wysyłają zdjęcia, ale są też tacy, którzy tylko piszą i chcą od dziecka zdjęcia. A są też tacy, którzy nie chcą zdjęć, tylko po prostu chcą się spotkać już na określoną czynność. Konkretnie. A taki najdrastyczniejszy przypadek, z jakim się spotkaliście? Najdrastyczniejszy był tutaj chyba w Warszawie, pod Pałacem Kultury. Pan w wieku, no, po 50, dobrze po 50, prawda? Kazał dziecku wręcz wysyłać, bo dziecko 13-letnie już jest na tyle dorosłe, że może wysłać swoje nagie zdjęcia. Zastraszał to dziecko, że jeżeli tego nie zrobi, to zgłosi na policję, że to dziecko w ogóle jest na czacie. Tak, i pozgłasza do administratorów tych grup, żeby pousuwali te konta. Tak. Albo wysyłasz zdjęcia, albo za chwilkę cię zgłoszę. Tak, takie zastraszanie. Kilkukrotnie pisał z No i co, złapaliście go? Tak, przyszedł na spotkanie. Ale dobrze, no jeśli on chce zdjęcia, to co wy wysyłacie wtedy? Znaczy tak, zdjęcia, jakie wysyłamy, no to są przeważnie zdjęcia przerobione dziewczynki i oczywiście dziewczynki ubranej, przyzwoite zdjęcia, prawda? Znaczy nie wysyłacie nagich zdjęć? Nie. To już jest prowokacja. My prowokacji nie używamy. Dobra, wysyłacie jakieś przerobione w jakimś, rozumiem, programie zdjęcie i ten ktoś sobie widzi, tak? Czy mu odpowiada dane dziecko, tak, czy nie? I co jest następnym krokiem? Następnym krokiem co jest? No, panowie zaczynają wypisywać, prawda, że czy się dziecko zabawia, czy dziecko spotkałoby się, ile weźmie za takie spotkanie. Co tam jeszcze takiego? Czy już kiedyś się spotkało, Bada grunt, pierwszy, z którym pisze, takim dorosłym. Bada grunt, czy to dziecko będzie uległe, jak je urobić, prawda? My się pod niego dostosowujemy. Okej, okay. I jest taka, dochodzi do momentu, w którym on proponuje spotkanie. Wy, udając dziecko, mówicie: dobrze, spotkajmy się. I co dzieje się dalej? Co dzieje się dalej? Jeżeli pan przychodzi na to spotkanie, informujemy go, że jest zatrzymany z artykułu 243 Kodeksu Postępowania Karnego. Czyli zatrzymanie obywatelskie. Zatrzymanie obywatelskie, tak, i zostanie zaraz przekazany w ręce policji. Mhm. A w przypadku tego mężczyzny z Warszawy jak było? To było właśnie zatrzymanie obywatelskie. Policja była wcześniej powiadomiona, stali już w pogotowiu. A, wcześniej daliście? Tak. Kryminalna na nas czekała. Tak, jak mamy pewniaka, że przyjdzie na 100%, już jesteśmy umówieni z komisariatem, żeby później nie było... No dobrze, a ci policjanci, rozumiem, najpierw chcą zobaczyć jakieś rozmowy, tak? Konwersację tą internetową, tak, pewnie? Tak. Wszystko mamy pozgrywane, wszystko przekazujemy policjantom od razu, żeby wiedzieli, na czym stoją, prawda? Nie macie problemu, jeśli chodzi o współpracę z policją? Nie. Zdarza się tam czasami, że jest jakiś policjant taki, że nie ma do czynienia z pedofilią, nie wie, co jest grane. Czasami, no, tak jak tu miała koleżanka problem ze zgłoszeniem. To znaczy? Nie było zatrzymania, no, ale taki fakt trzeba zgłosić na policję i przekazać materiały, prawda? Ale to coś więcej powiedzcie o tym przypadku, że policja nie chciała współpracować. Ty poszłam zgłosić, dostałam poinformowana, że... Ale gdzie to się wydarzyło? W Wielkopolsce, w jednym z miast w Wielkopolsce, zostałam poinformowana, że pisanie z wabikiem nie jest karalne. A, że ta konwersacja nie jest karalna, więc sama konwersacja. Więc on nie przyjmie tego jako dowód, ponieważ dla niego pisanie z wabikiem nie jest karalne. Więc skontaktowałam się z wojewódzką w Poznaniu, z komisariatem.
zostałam poinformowana, że jak najbardziej jest to karalne, ponieważ pedofil nie wie, że pisze z babikiem. No właśnie. Przecież nie przedstawiam się na samym początku. Po poinformowaniu tego pana, nadal nie chciał przyjąć ode mnie zawiadomienia. Gdy poszłam złożyć zawiadomienie, gdy tylko usłyszał, że przyszli strażnicy dziecięcych snów, powiedział mi, że będę czekała minimum 2 godziny. Po godzinie poszłam się zapytać, czy długo jeszcze będę czekać. Oj, tak, tak, długo, proszę sobie usiąść. I czym to się zakończyło? No, że pójdzie w tym tygodniu skarga do komendanta, na tego policjanta, ponieważ no utrudnia, to już nie pierwsza taka sytuacja z tym policjantem akurat. Jak tylko usłyszę ze strażnicy dziecięcych snów, no jest problem z przyjmowaniem zawiadomień przez niego. Dlaczego? Niestety tego nie wiemy. A czego się domyślacie? Nie wiem. Domyślacie się czegoś? Zastanawiacie się, dlaczego akurat, nie wiem, jakiś tam policjant nie chce z wami współpracować? Nie, tego właśnie sami nie wiemy. Przecież on jest tylko tam dyżurnym, prawda? On nie będzie tego spisywał. Ma tylko podnieść słuchawkę, powiedzieć, że przyszli, prawda? Przychodzi policjant, który się będzie tym zajmował, spisuje zeznania i już robią swoją robotę, prawda? No dobrze, ale jest jakiś, rozumiem, konkretny przypadek, że ty, Lili, nawiązałaś kontakt z jakimś pedofilem, chcesz zgłosić sprawę do policję. Policja, tak. Jak rozumiem, ta komenda, która powinna przyjąć zgłoszenie, bo dotyczy, jak rozumiem, miejsca, w którym mieszka, tak, ten pedofil, czy tam, gdzie chce się spotkać, tak? Tak, spotkanie. I policja nie przyjmuje tego zgłoszenia. No i co, co w tej sytuacji? Ten człowiek, rozumiem, na razie chodzi, jest wolny i nic mu się nie dzieje, ten pedofil. Nic mu się nie dzieje. A akurat mnie to było zgłoszenie, no była to osoba, jak to można ująć, nie była w pełni poczytalna, prawda? Ona jest ubezwłasnowolniona, ojciec nie ma nad nim kontroli, ojciec mu zabrał telefon, z drugiego zaczął pisać. Tak, o godzinie 11 miał zabrany telefon, o 21 zaczął pisać znowu. Tak. Ale czy to jest osoba, która już miała takie przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci? Kilka spraw się toczy w jego kierunku, już pod kierunkiem pedofilii. No to oburzające, że policja... Tak, moim zdaniem to jest priorytet, przyjąć takie zawiadomienie. I został poinformowany ten policjant, że kilkukrotnie już były na tego pana, że ma prowadzonych kilka spraw w tej sprawie. No dobra, i wróćmy do tej warszawskiej sprawy, gdzie policja, jak rozumiem, wzorowo współpracowała z wami. No i tak, pod Płacem Kultury, tak? Doszło do spotkania. Jak to wygląda? Znaczy, no jest dżentelmen, przepraszam za to słowo, jest po prostu zwyrodnialec, który chce wykorzystać, wykorzystać seksualnie dziecko. Wy już widzieliście, jak on wygląda? On wysłał swoje zdjęcie? Tak. I co? I on czeka gdzieś tam sobie pod Płacem Kultury? I wy podchodzicie, tak? Myśmy już czekali na niego. My byliśmy pierwsi. My się umówiliśmy z nim na konkretną godzinę, bo nas poinformował, który ma autobus, o który przyjedzie, więc my już pod pałacem czekaliśmy. Lepiej obserwować, niż być obserwowanym. Oczywiście. I co, w pewnym momencie po prostu do niego podeszliście? Tak, podeszliśmy, przedstawiliśmy się, kim jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy, co go czeka, prawda, że przyjedzie po niego zaraz policja, będziemy tłumaczyć wszystko na komendzie. Oczywiście poinformowaliśmy go, bo robimy live'y. Poinformowaliśmy go, że rozmowa jest nagrywana w systemie live. Przytaknął. Po chwili przyjechała policja. Przedstawili się. Zabezpieczyli przy panu telefon. Założyli panu kajdanki, bo takie są przepisy. Zawieźli na komisariat. Myśmy się udali na komisariat, złożyliśmy zawiadomienie. Przekazaliśmy materiały i z tego, co wiemy, pan siedzi na sankcji. Siedzi, tak? Tak, na sankcji. Okej. Chciałbym wrócić do tego fragmentu, bo Krzysztof, ty wspomniałeś, że transmisja live. Tak. Nie uważacie, że to jest krok za daleko? Czym innym jest jednak nagranie kogoś i ewentualne później zdecydowanie się o wyemitowaniu materiału, a czym innym jednak jest transmisja, która idzie w internet i większość ludzi zakłada, że to jest 100% trafienie, że ten człowiek na pewno jest pedofilem i na pewno zostaje napiętnowany. To niesie ze sobą konsekwencje gigantyczne dla jego życia. Ja go nie usprawiedliwiam. Uważam pedofilów za zwyrodnialców. Ale nie boicie się, że możecie znaleźć się w sytuacji, w której przez jakiś splot
zdarzeń pokażecie kogoś, kto nie jest pedofilem. To znaczy, to jest tak, osoba, która z nami pisze, prowadzi tą konwersację, przychodzi na umówione miejsce o umówionej godzinie, także wtedy, w tym przypadku nie ma pomyłki. Mhm. Pomyłka mogłaby nastąpić wtedy, gdybyśmy na własną rękę go odwiedzić chcieli w domu, prawda? Mogę takiego pana pomówić, bo być może to pisał jego sąsiad, prawda? Podszywał się pod niego, ale w takim przypadku, jeżeli osoba przychodzi na umówione miejsce o umówionej godzinie, nie ma szans na pomyłkę. Mhm. Tą osobę, zanim zatrzymujemy, próbujemy się dowiedzieć, kto to jest, gdzie mieszka, prawda? Przeważnie udaje nam się to, choć nie mamy takich narzędzi jak policja. No i nie ma szans na pomyłkę. Okej, okay, to jeszcze inaczej. Taki człowiek ma rodzinę, bliskich. Oni zostają też napiętnowani, gdy go pokazujecie. Nie macie tu wątpliwości? Znaczy tak, ludzie, którzy napiętnują taką rodzinę, są takimi samymi zwyrodnielcami jak i oni. My tłumaczymy cały czas na każdym live'ie, mówimy ludziom, żeby nie podchodzili do tej rodziny, prawda, nie wyzywali, ta rodzina jest niczemu winna, prawda. No nikt nie wie, z kim żyje, prawda, tak naprawdę. Nikt nie wie, co komu... No sąsiedzi będą wiedzieli. Natychmiast. Czy wiedzieć będą na pewno. No ale nikt nie wie, z kim żyje, z kim się zadaje. I taka osoba, prawda, którą pan uważa za wspaniałego człowieka, no może się okazać takim zwyrodnialcem. Zgoda, tylko pytanie, czy to nie jest przed wyrokiem sądu skazywanie kogoś takiego? Znaczy tak, jeżeli osoba nie wyrazi... Znaczy ja powiem, dlaczego tak dopytuję. W Gazecie Wyborczej jakiś czas temu ukazał się duży reportaż, tak, dotyczący łowców pedofilów i tam przedstawiono przypadki, gdy ludzie właśnie w ten sposób na przykład pokazani, nagrani, ujawnieni z imienia i nazwiska, popełnili samobójstwo. I zastanawiam się, czy to jest wam rzeczywiście potrzebne, bo co wam daje taki live? Znaczy, bo robicie super rzecz, gonicie pedofilów, oddajecie ich w ręce policji. Tylko czemu ma służyć taki live? Odpowiem panu na to pytanie. Było kilka live'ów bez twarzy, te osoby powróciły do pisania. Ale wróciły, bo oni zostały skazane? Twarz nie była pokazana. Mhm. Nikt się nie dowiedział, kto to jest, prawda? Ale policja wiedziała. Wiedzą, policja wie. Bardziej jest... pedofil to. Obawia się pokazania twarzy przed sąsiadami niż wyroku policji. Mieliśmy przypadek z Konina. Młody chłopak, 28 lat. Sam na live'ie nam przyznał się, że ma kuratora za takie dziewczynkę nieletnią. Mhm. Że ma kuratora, a umówił się na spotkanie z 13-letnią dziewczynką. Właśnie on chciał być dziewczynki Sugar Daddy. 2 miesiące pisał, dzwonił, rozmawiał z dziewczynką i powrócił do tego, pomimo tego, że był, nie przejął się w ogóle był za granicą, wrócił z zagranicy i następnego dnia już się umówił z dziewczynką, bo już nie mógł wytrzymać. Mhm. Czyli to według was jest taka prewencja, że działacie... Bo jak rozumiem, według was, państwo, czyli wymiar sprawiedliwości, działa co, zbyt opieszale, działa źle w tej to materii? Znaczy, za małe są wyroki na pewno dla nich. Wyroki są za małe. Tak, bo jeżeli... Za takie przewinienie, jeżeli tam nie ma jakichś takich, jak to mówił pedofil, magazynuje dziecięcych zdjęć, nie znajdą tych zdjęć, wyrok jest, no... Śmieszny. Znaczy, za samo takie spotkanie, tak? To jest w zawieszeniu, prawda, do 3 lat. To jest śmieszny wyrok. To co musiałoby się zmienić w tym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, w funkcjonowaniu w ogóle państwa, jeśli chodzi, bo cały czas słyszymy, prawda, o tym, jak to politycy już teraz wezmą się za tych przestępców seksualnych, że powstał rejestr w ogóle tych przestępców seksualnych i że zaostrzenie kar, wydłużenie tego okresu przedawnienia. Pewne rzeczy się dzieją, ale rozumiem, że
według was wciąż nie funkcjonuje to wszystko tak, jak powinno? Nie funkcjonuje. Dlaczego? No na przykład w Wielkiej Brytanii jest rejestr ze zdjęciem. Mhm. Dlaczego w Polsce na przykład nie może tego być? Ten i ten pan. Żeby wszyscy tak wiedzieli, tak, po prostu. Tak, dopuścił się tego czynu na dziecku w wieku. Niech ludzie wiedzą, prawda? Rodzice niech wiedzą, że takie osoby są w ich otoczeniu. Żeby uważać na to dziecko, że mieszka tu ten pan i ten pan może w każdej chwili skrzywdzić to dziecko. A czy ktokolwiek z osób, ile osób w ogóle zatrzymaliście albo pomogliście zatrzymać policji? Znaczy tak, około 40 osób jest zatrzymanych na dzień dzisiejszy. Strażnicy Dziecięcych Snów, tak? Tak. 40 osób i to w ciągu kilku miesięcy zaledwie? Bo, znaczy to, bo od ilu to jest? Tak, no to 4 miesiące działamy tak legalnie. I tyle osób, tak? Złapaliście tak. Już? Nie tylko tak jak to się mówi zatrzymanie, bo też zgłoszenia, prawda? Ale większość osób już ma czynności już prowadzone. Czy którakolwiek z tych osób wytacza wam na przykład sprawę, próbuje jakby was obarczyć swoimi problemami? Nie. Nie, sprawy jeszcze żadnej nie mieliśmy. Nie mieliśmy sprawy, tam takie jakieś groźby były do nas skierowane, prawda, żeby usunąć ten film. Ale no tak jak mówię, osoba jest zawsze informowana. Jeżeli mówi, że nie wyraża zgody, kamera jest skierowana w dół, prawda? Tak było z tym Marcinem właśnie z Konina. On od razu poinformował nas, że nie wyraża zgody na nagrywanie twarzy, więc nagrywaliśmy live, ale kamera nie była skierowana na jego twarz. No ale rozmowa jest do odsłuchania. Tak, jest na naszej stronie na Facebooku. Także nie robimy tego nachalnie, że od razu jest odpalony live i kamera skierowana na twarz, tylko kamera jest w dół, informujemy, jeżeli osoba się zgadza, jest nagranie. Te około 40 osób, jak byście scharakteryzowali, bo to sami mężczyźni, tak? Nie zdarzyła się żadna kobieta. Czy kobiety się zdarzają, tylko że potrafią się wycofać i są tak bardzo ostrożne, że nie ma szans ich nawet namierzyć. Czyli też kobiety też polują na dzieciaki, tak? Na dziewczynki. Na dziewczynki. Na dziewczynki, tak. Nie mieliśmy przypadków z chłopakiem, raczej z dziewczynkami. Ale tych mężczyzn, jak byście opisali? Czy to są właściwie charakterologicznie tacy sami, jeśli chodzi o grupy zawodowe, o wykształcenie? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o grupy zawodowe, no są to strażacy, są to zwykli pracownicy budowlani, nauczyciele, bo był i pan nauczyciel, prawda, w UF-u, który miał kontakt bardzo wielki z dziećmi. I to nie pierwsza była jego sprawa? Tak. Ale a wciąż jest nauczycielem? Tak? Tak, ale sprawa będzie wyciszona, my to wiemy bardzo dobrze. Czyli co, przekrój całego tak społeczeństwa tak, właściwie? Tak. Nie ma reguły na to, czy to jest piekarz, czy to jest kucharz, czy to będzie pracujący za granicą. Nie ma. A jeśli chodzi o, znaczy, bo tutaj trudno to określić, ale nie wiem, czy wy wiecie, czy to są zazwyczaj ludzie mający pełne rodziny, czy samotnicy, jak to wygląda? Bardzo dużo ludzi trafia się właśnie, że mają rodzinę, dzieci, prawda, pracują, dobrze im się powodzi i czego to psują, nie mamy pojęcia. Zawsze się pytamy takiej osoby, prawda, dlaczego żeś to zepsuł, masz żonę, masz dzieci. Oni no, nie potrafią tego wytłumaczyć. A nie wiem, ktoś próbował was przekupić, powiedzieć, dam wam pieniądze, ale nie zgłaszajcie mnie? Znaczy, miałem taki też na Podkarpaciu, nie wiadomo w jakiej miejscowości, bo może tej osobie jeszcze zaszkodzę. Próbował, nie powiedział, że pieniądze, ale bardzo chciał się dogadać. No ale co się z nim stało, bo mówisz, nie chcesz mu zaszkodzić, no jak rozumiem, też został złapany? Został złapany, został ukarany, oczywiście dobrowolnie poddał się karze, dostał w zawieszeniu, prawda, dostał tą nauczkę, młody chłopak. No nie chcę mu zaszkodzić, bo ponoć tak jak wiem, że chce zacząć studiować, prawda, może go to nauczyło, bo ponoć to był jego pierwszy raz, że się skusił na takie dziecko, prawda. Nie wiem, czy taka osoba się zmieni, czy się nie odpali następny raz, prawda? Bo to trudno wyczuć. Co jest najtrudniejsze w tej waszej działalności, Lili? No chyba pisanie, no. Pisanie, tak. Pisanie, oglądanie tego wszystkiego, co oni wysyłają. A co potrafią wysłać? No, zdjęcia swoich przyrodzeń, dzwonią na kamerkach, żebyśmy oglądali, jak się bawią. Jak się bawią.
Nie boją się, naprawdę? Nie, no z twarzą pokazują się. Z twarzą się. Zdjęcia swoje wysyłają, swoich przyrodzeń. Najgorsze, z twarzą, co się... jak na kamerce, jak się bawią, również z twarzą. No a najgorsze, co się nam przydarzyło, no to pan upodobanie nie dość, że dzieci, to jeszcze zwierząt. Który wysyłał filmiki takie zoofilskie, prawda, dziecku. No dobrze. Wasi bliscy wiedzą, czym się zajmujecie? Tak. Tak. Nie obawiają się? Z jednej strony tak. Wiadomo, my też się boimy. Też się boimy, no i nie wiadomo, z kim się zacznie, prawda. Nie wiadomo, co ta osoba później będzie chciała zrobić, no ale to, no, dobro dziecka jest ważniejsze. Sami mamy dzieci, więc... A dlaczego ty się zajęłaś tym? Czyli, bo chyba ciebie nie zapytałem, dlaczego w ogóle się zajęłaś gonieniem i chwytaniem tak pedofilów? Dziwnie to jakoś było, bo na początku mój mąż zaczął oglądać te wszystkie filmiki. Jak on, z zatrzymań? Tak. Żebyśmy wyjaśnili. Tak, filmiki z ujęć różnych grup. Jak oglądał, to się dziwiłam, co ty oglądasz w ogóle, jak ty możesz to oglądać, słuchać o tym. Mhm. No ale tak z czasem, jak on oglądał, tak słuchałam i tak jakoś sama zaczęłam to oglądać. I u mnie była sytuacja z życia, po prostu wzięta z życia. U nas w rodzinie była podobna sytuacja, dziewczynka zaginęła po prostu, siostrzenica. I nie wiadomo było, co się z nią dzieje. Też 15 lat dziewczyna akurat. Też byliśmy przerażeni, że no mogła trafić właśnie na... Bo już od razu myśli były, że nie wiadomo, gdzie jest, może ktoś ją porwał. Na szczęście się odnalazła, no ale to tak dało jakiegoś takiego kopa do tego, że no kurczę, można byłoby się tym zająć. Napisałam akurat właśnie do strażników dziecięcych snów. Akurat robili casting, potrzebowali wabików i łowców. I tak w szkolenie przyszliśmy. I tak się zaczęła nasza historia i tak jesteśmy. Około 40 osób, zaledwie kilka miesięcy działalności, 40 pedofilów jakoś namierzonych i zgłoszenia na policję, zatrzymania. To by świadczyło o tym, że ten problem pedofilii jest gigantyczny w Polsce. Tak. Jest. Ja przyznam szczerze, że jak wchodziłam do grupy, myślałam, że będzie może 5 panów, z którymi będę pisała. Niestety jest ich dziennie, potrafi być nawet i 40 napisać. Naprawdę potrafi napisać 30, 20, 40 dziennie. A w weekendy zdarza się, że w sobotę jak się obudzę, to zawalony jest po prostu telefon wiadomościami. Mhm. Jest ich naprawdę mnóstwo. To jest dramat. Jest mnóstwo. Ale to znaczy, że oni się nie boją? Nie. Oni, tak jak ja mówiłem panu, oni się czują bezkarni, bo to prawo, jakie jest, jest no, straszne. Więcej pan dostanie za, jak to się mówi, za... Prawo dopuszcza surowe karanie pedofilów, tylko moim zdaniem wciąż w Polsce sędziowie, ale też prokuratorzy, ale też policjanci nie zdają sobie w pełni sprawy z tego, co to oznacza przemoc seksualna wobec dzieci, dokładnie. Jakie to niesie konsekwencje, jak straszliwa to jest zbrodnia wobec dziecka, wykorzystanie go seksualnie. I myślę, że to jest problem, że brakuje psychologów, brakuje szkoleń, bo prawo dopuszcza naprawdę... można skazać pedofila na wiele lat, można objąć go nadzorem, można wpisać w rejestr, można zrobić wiele rzeczy. Natomiast ja mam wciąż wrażenie, że mimo tego, iż ten temat funkcjonuje w domenie publicznej, jest nagłaśniany co rusz, że wciąż jednak z niezrozumiałych dla mnie powodów ten szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości często podchodzi w sposób taki łagodny wobec tych przestępców. Ale jest też problem jest z edukacją. Mhm. W szkołach jest informatyka. I taki pan czy pani z informatyki też powinien poruszyć temat, że internet nie jest wcale taki kolorowy, jak się komuś wydaje, prawda? Ale w szkołach tego nie ma. Nie ma edukacji w ogóle o takich... Jak się zapobiec? Słuchajcie, na pewno oglądają nas rodzice dzieciaków. Dokładnie. Za każdym razem też powtarzamy. Właśnie, powiedzcie tym rodzicom, którzy nas dzisiaj oglądają,
co powinni zrobić, aby ich dziecko było jak najbezpieczniejsze. Bo wiadomo, nikt nigdy nie zapewni stuprocentowego bezpieczeństwa dziecku, ze względu na to, że chodzi do szkoły, ma kontakt. Nie można dziecka, że tak powiem, zamknąć w domu. Dokładnie tak. Ale można zmniejszyć to ryzyko naprawdę do minimum. Czyli co powinni robić rodzice mający dzieci właśnie w takim wieku do 15 lat, żeby te dzieci były jak najbezpieczniejsze? Przede wszystkim szczera rozmowa z dzieckiem. Wytłumaczenie, kto to jest. Taki osobnik, który będzie wypisywał, prawda? Wytłumaczenie dziecku, że nie można mu wysyłać zdjęć nagich, nawet swoich zdjęć, prawda? Z prywatnych takich albumów nie wysyłać się takich zdjęć. Nie opowiada się o rodzinie. A najlepiej taką osobę od razu poinformować rodzica, prawda, że pisała taka osoba, kontakt jakiś tam z tą osobą jest, zgłosić lub zablokować. Żeby od razu też, ale żeby też informowano, żeby dziecko, prawda, zdawało sobie sprawę z tego, tak, że takie kontakty są, mogą być groźne. Oczywiście. Dla niego. Ja sobie tak czasami myślę, że rodzice, idąc na łatwiznę, będąc zapracowanymi, mając mnóstwo różnych obowiązków, kupują dziecku te smartfony, tablety, komputery i to dziecko sobie biega samopas po internecie, choć na części mediów społecznościowych trzeba niby mieć ileś lat skończone. Ale to jest wszystko deklaratywne, więc dzieciaki wiedzą, jak założyć sobie konto. Zadeklarować wiek, ja sobie mogę, jaki chcę. Prawda? Oczywiście. I to jest w ogóle pytanie, prawda? Czy nie, rodzic nie powinien powiedzieć żadnego tam TikToka, Instagrama, nie, innych rzeczy, a jeśli, to nie wrzucaj tam swoich zdjęć. Oczywiście. Ale nawet jeżeli rodzic jest zapracowany, no bo dzisiaj są rodzice zapracowani, są różne aplikacje, które mogą ściągnąć i tym kontrolować, na jakie strony wchodzi dziecko, co dziecko pisze, z kim pisze. Dzisiaj są różne aplikacje, które to wszystko śledzą. Mm-hmm. Tylko trzeba chcieć. Dokładnie. Właśnie, trzeba chcieć. Jest mnóstwo takich aplikacji. Wracając jeszcze do masowości tego zjawiska pedofilii, tak przynajmniej można wnioskować, jeśli chodzi o liczby, które gdzieś domniemywamy, ponieważ też mam wrażenie, że nie prowadzi się jakichś specjalnych badań i statystyk, które by w rzeczywisty sposób zdiagnozowały ten problem. Ale chyba wszyscy zakładamy, że pedofilia jest problemem, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Jest. Że dzieci są wykorzystywane seksualnie, że jest handel dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Czy możemy mówić w Polsce, bo często się też, ja na przykład o to jestem pytany, jestem ciekaw waszego zdania, czy istnieje w Polsce mafia pedofilska? Wydaje mi się, że tak. Uważamy, że tak, nam się wydaje, że jest, tylko że to jest, jak dla nas jest to nie do wyśledzenia, prawda? Tak, to jest tak, jak nam dużo ludzi zarzuca, na przykład, że nie łapiemy VIP-ów, nie łapiemy księży. No byłoby głośne, znaczy jakby nie był VIP, księży. To by, prawda, byłaby tak, wielka... Nie łapiemy księży. Żeby księdza złapać, po pierwsze, no, ksiądz nie będzie pisał na żadnym czacie. Tak. To jest przypadek raz na milion, żeby ksiądz napisał gdzieś na jakimś czacie. Do księdza przyprowadzają rodzice ofiar. Znaczy tak, tam kontakt odbywa się zupełnie w inny sposób. My piszemy w internecie, więc my nie jesteśmy w stanie wyłapać księdza. Przecież nie przebiorę się za dziecko, nie pójdę do mszy służyć. A też nie poślemy... Ale ludziom się tak wydaje, że tak można robić. Tak. No, nie da się tak fizycznie zrobić. Znaczy nie, zresztą zaznaczyliście na początku, że wy nie organizujecie prowokacji. Tak? Oczywiście. Wy czekacie na sygnał, aż ktoś nawiąże z wami kontakt. Oczywiście. I tak ja to mówię, bo ludzie to mówią, że łapcie księży pedofili. Nie da się. Nie da się tego tak zrobić. Był tam ksiądz gdzieś na Podkarpaciu, który wypisywał. Został ukarany. Mhm. Czy ukarany został tak, że no podejrzewam, że do innej plebanii. Czyli nie został ukarany. W nagrodę przeniesiono. W nagrodę, tak. Wyciszyć sprawę. Tak, tak, ale ja bym nie chciał, żebyśmy się skupiali teraz na księżach, bo ten problem nie dotyczy tylko księży. Tak naprawdę nie. Księża to jest mniejszość, choćby ze względu na to, że w skali całego społeczeństwa jest to jednak mniejsza grupa niż ogół mężczyzn, bo to oni głównie pewnie w 99% próbują nawiązać kontakt z dzieckiem. A czy mieliście na przykład sytuację, w której
ktoś z zagranicy próbował się z wami kontaktować. Miałem pana, który, nie pamiętam jego tej nazwy, ale ten kontakt się uciął, bo on zlikwidował konto. Bardzo kochał psy i interesowało go, jakby to dziecko robiło z psem. I pisał o tym, tak? Pan był z Niemiec. Był dok, coś tam, nie pamiętam. Ale był bardzo obrzydliwy i wulgarny człowiek. Tak, bardzo go interesowało, czy dziecko ma psa, a jak ma, to niech wyśle zdjęcie i... A później może by dziecko położyło sobie psa na brzuszku, tak. Może by to takie wstrętne rzeczy, nie? Że on też ma psa i że on go tam dotyka, żeby dziecko spróbowało, jak to fajnie. W Polsce działa kilka albo pewnie kilkanaście, jeśli nawet nie kilkadziesiąt grup. Czy jest na pewno około 10 grup, które ja wiem, prawda? I są też grupy, które... Wolni strzelcy są też tak zwani. Tak, po cichu złapie, odda w ręce policji albo robi zawiadomienie, prawda, o tej osobie. Niektórym z tych grup zarzuca się, że tak naprawdę próbują robić biznes na nieszczęściu dzieci. Macie takie wrażenie, że niektórzy po prostu chcą robić na tym kasę? Słyszałem o tym. Ja wiem, czy biznes bardziej gwiazdorzył. Mhm. Nieraz pisałem, żeby taka grupa się ogarnęła i robiła to w sposób jakiś cywilizowany, prawda, bez żadnych skandali, bo to się odbija tak samo i na nas. Nas nikt nie sponsoruje, mamy zrzutkę. Założoną zrzutkę. Wiem, jak było na początku, parę osób nam pomagało, teraz ludzie nie chcą, nie wierzą w to. Dlaczego? Mówią, że nie wiem, o co chodzi w tych grupach, co tam się wydarzyło dokładnie, bo nie będę pomawiał, prawda? Ale tak z tego, co wynika, że coś musiało być na rzeczy, skoro mówią, że to taka sama grupa, robicie zrzutkę i też ukradniecie pieniądze. Mhm. Także odbija się to i na tych ludziach, którzy naprawdę chcą coś zrobić. Wystarczy wejść na zrzutkę, zobaczyć, ile na zrzutce jest, a jeden taki wyjazd naprawdę to jest nieraz kilkaset złotych. To nie są małe pieniądze, jeden wyjazd. Bo tak jak było powiedziane na początku, my jesteśmy z dwóch różnych rejonów, jeździmy po całej Polsce, więc to są ogromne koszty. I tak my staramy się robić to jak najmniejszym kosztem, ale my nie jesteśmy w stanie pociągnąć tego z własnych pieniędzy. Jeśli chodzi o miejsca, skąd tych kilkudziesięciu namierzonych przez was pedofilów działało, to co to są za rejony Polski? No tak, głównie Podkarpacie. Wielkopolska. Wielkopolska, Małopolska. Tak, tutaj te trzy rejony takie najwięcej. Najwięcej z tych trzech rejonów. Oczywiście to niczym nie świadczy, bo to może być przypadek, że akurat tak... Tak najbardziej to w tym rejonie działamy, prawda? No to tak jak po innych grupach dzieje się to samo, to można sobie to zrobić razy 10 takich złapanych, prawda, i wychodzi wynik. Czego wam życzyć w tej waszej działalności? Czego nam życzyć? Może tym ludziom, którzy rządzą i piszą te ustawy, żeby się wreszcie opamiętali i zaczęli konkretnie podchodzić do sprawy. A ja tak wam i sobie na koniec tej naszej rozmowy, to ja życzę, żeby nie było takich tematów. Nie, dlatego, żeby po prostu rzeczywiście ta walka przyniosła efekt i żeby dzieci nie były narażone i żeby wyplenić to zjawisko, choć nie jestem też naiwny i wiem, że to jest niemożliwe, bo nie żyjemy w idealnym świecie. I oczywiście trzeba, nie mam wątpliwości, trzeba walczyć ze zwyrodnialcami, którzy krzywdzą dzieci. Sam też to robię. Bardzo wam dziękuję. Krzysiek, Lili, Krzysiek, strażnicy dziecięcych snów. To był Sekielski Online. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.